Kasia. Muszę mi się co wybrać dobrego, wiesz? Na obie, żeby cenowego użyć. Nie boli cię czasem brzuch? Jaki na pewno? Patrz, jak mi się tak zrobili. Masz ty gorączki, dziecko. Coś mi jest, coś jakoś taką matkowską. Co byś chciała, co byś mogła odnotować, co? To, albo takie kartofelki. Nie wiem, zaś to Maria nie będzie miód. Nie chcesz się położyć? Trzeba się położyć, ja? To idźcie tam do góry, do ciotki, do pokoju, wiesz? Halo? Dobry, sąsiadko. Co? Co wy tego docie? Na... Nie. Naszą Wikusia! Marian! Godzinu. No nie przecież tak, ja się chciał żynuć trochę. Co się... Czemu ci? Co się stało? Wiesz, co się stało? Co? Ta nasza Wikusia wpieprzyła tym chłopcom od sąsiadki. Co? No, godą ci. Nasza Wikusia? Ja. Yeah. Tym z ryblasą, gdyż oni mają po 12 lat. Ja kule, ale dzwoniła do mnie, musimy, wiesz... Przez to... I powiedziała, że trochę zwrócimy jej uwagę, nie? Ta, ale się czuję, że taką mało chudą, no. A tym chłopcom... A co jej tam bezwracała uwaga? Nie, no tak nie możemy, przestuń. A ja nie wiem czemu, nie? A wiesz, a wlazła taką niby choro, wiesz? No, się chciała to... legnąć, a to już teraz wiem. Bo wiesz, pobiła tych chłopców... A ona jakieś umie judo albo a co? A wiem. Tam ta wiesz, gimnastyka i no nie. To są najduchy, to są rojbry i ona im wlepiła. No, fajnie. To po tobie to mo. Ale sąsiadka ja... będzie zło, nie? No kule. Dlatego ci godą nie możesz no, tak. Powiemy jej, że ona się uczy karate, no, trenuje, to wiesz. Coś... Niech może chłopcu ja. Pośle na jakieś zajęcia, żeby tu nie... Ja. Idę tam do tej Wikusie, wiesz. No idź do niej. A ona, ale cało, nie ma jakichś tam sinioków albo pleków. Nie, bo wlazła taką, wiesz, po, żeby potem pokorno. Nie było, ja. Tak jak ty, jak popijesz, to tyś taki pokorny. Jo? To mu dokładnie ta twoja mina, ja to wszystko znów. Miki!